Cześć, dzień dobry i witajcie. Ja nazywam się Michał Horbaczek i bardzo miło Was witać na moim kanale. Odcinek numer 10 projektu Wychowawcy Życia, czyli projektu mającego na celu motywować, zachęcać, zapraszać do zmiany myślenia, motywować do działania, zachęcać Was do tego, abyście chcieli żyć, abyście chcieli działać, zapisywali swoje cele i spełniali swoje marzenia. Odcinek 10 nagrywamy w niesamowitych okolicznościach. Morze Adriatyckie, Rimini we Włoszech. A tytułem dzisiejszego odcinka jest droga. Zaczynajmy. Gdyby 10 lat temu, kiedy zaczynałem swoją pracę jako wychowawca kolonijny, ktoś powiedział, że o godzinie 6:18 będę przemierzał plażę tuż przy Adriatyku, to mógłbym powiedzieć tylko, że jest to pewnie jakieś żmudne marzenie. Choć w głowie coś takiego się rodziło. Gdyby 6 lat temu, 5 lat temu, kiedy przeżywałem najgorsze chwile swojego życia, ktoś powiedział mi, czy dzisiaj będę tak spędzał czas, to na pewno bym nie uwierzył. Zaś, gdyby 20 lat temu ktoś temu małemu Michałowi, Michasiowi powiedział, że pewnego dnia będziesz we Włoszech i rano z radością, z uśmiechem będziesz chodził po plaży, podziwiał morze, odpoczywał psychicznie, a jednocześnie pracował tym wszystkim, to pewnie bym nie uwierzył, mając świadomość, jakie dzieciństwo mnie spotkało. I teraz do czego zmierzam? Droga, którą musiałem przebyć, żeby w tym miejscu dzisiaj być, nie była łatwa. Była pokryta ciężką pracą, zdobywaniem wszystkiego własnymi rękoma, własnym umysłem, sercem i chęcią do zmiany swojego otoczenia, swojego życia, do tego, aby to życie było lepsze. I to, że tutaj jestem, nagrywam to o tej porze dla Was, dla młodych ludzi, którzy będą to oglądać, to nie jest aspekt tego, że ktoś mi coś dał. Nie. Ja musiałem na wszystko zapracować. Od najmłodszych lat pytałem się wielu robót, prac, ze świadomością, że i tak moje marzenie jest praca w szkole, praca z dziećmi, bycie historykiem, móc pracować, prowadzić swoją działalność, swoją firmę. I to wszystko się dzieje, ale dzieje się poprzez czynną pracę. Nie tylko tą zarobkową, ale pracą nad sobą. Bo to jest najważniejsze w tej kwestii. Jeżeli my zmienimy swoje myślenie ze świadomością, że tylko ja jestem w stanie swoje życie zmienić i nikt mi nic nie da, ani bogata ciotka z Ameryki, ani wujek, ani nie jeden czy drugi kolega czy ziomek, to z tego nic nie będzie. No
tylko ty jesteś w stanie i tylko ty tą drogę będziesz budować, będziesz budowała. Kreuj swój świat, bo to, że tutaj jestem, w tym miejscu, to jest kreowanie swojej wyobraźni, chęci, marzeń, kilkanaście dobrych lat wstecz. I że to się dzisiaj dzieje, to ja jestem mega wdzięczny i szczęśliwy. Dziękuję, że taką mam możliwość, że taka jest szansa. I chcę ją wykorzystać jak najlepiej. Pokazać się jak najlepszej stronie. Być najlepszym wychowawcą. Pokazać, że można i być tym światłem dla tych młodzieży, która tutaj przyjechała. Ale jednocześnie ciesząc się z tego, że właśnie w tym miejscu mogę być. Ale to wszystko tak naprawdę to lata ciężkiej pracy. Pracy nad całym sobą. Zdobywanie kolejnych kwalifikacji. Studiów. Działań, które doprowadzają mnie do tego miejsca, w którym dzisiaj jestem. Więc droga, o której dzisiaj rozmawiamy, nigdy nie będzie łatwa. Droga poparta cierpieniem. Droga, która wiele razy nas tak zniszczy, że nie będziemy chcieli wcale iść dalej. Tylko wtedy, tak naprawdę tylko wtedy, uświadamiamy sobie, jak bardzo wiele nam na sobie zależy. Bo uwierzcie, że ja w tym miejscu mógłbym już w ogóle nie być. Bo tak życie potoczyło się, że ja mógłbym w tym miejscu już się nie pojawić. A dobry Bóg chciał, że nadal jestem. Że to nagrywam. Że mogę dzielić się tą świadomością swojego istnienia, swojego życia, swojej ciężkiej pracy. Więc działaj. Nie poddawaj się. Zapisuj wszystko. Pracuj, pielęgnuj. I wierz, że wszystko będzie najlepsze.